Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost. Wiał bardzo mocny wiatr, a po zmianie stron trzeba było się od nowa jakby do tego przyzwyczajać, bo raz się grał pod wiatr, raz się grał z wiatrem. No to się wydaje takie, że no, warunki są takie same dla wszystkich. No ale no, to jest naprawdę problem, z którym na tym poziomie zawsze no, jest to jednak duże wyzwanie. Te czołowe zawodniczki zawsze mogą zgłosić swoje preferencje. Iga powiedziała, że woli grać w dzień niż wieczorem. No i po prostu zobaczymy, jak organizatorzy się do tego odniosą. Podczas gdy cała Polska żyje bezsensowną aferą wokół Szymona Marciniaka, nie można zapomnieć również o wielkim tenisie, bo przecież w Paryżu odbywa się turniej wielkoszlemowy na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek idzie jak burza, jest już w trzeciej rundzie. O meczu z Amerykanką Liu, a także o nadchodzącym spotkaniu z Chinką porozmawiamy sobie w dzisiejszym programie. Super Tenis. Przemek Ofiara, witam was wszystkich serdecznie. Witam również, uwaga, uwaga, niespodzianka, Michała Chojeckiego. Dzień dobry, jestem tą niespodzianką. Cześć, Michał. Mecz z Claire Liu. Oglądaliśmy sobie wczoraj wspólnie to spotkanie i troszkę się w pierwszym secie stresowaliśmy, denerwowaliśmy, bo Iga Świątek znów troszeczkę powoli się rozpędzała. No tak. Trochę podobny nawet mecz do tego meczu pierwszego z Christiną Buxton, zresztą identyczny wynik, ale też te same okoliczności, że Iga, no takie miałam wahania, ale to tłumaczyła też bardzo rozsądnie, że po prostu te nierówna jej gra, że raz trzy gemy dobre, raz trzy gemy słabsze, wynikała też z tego, że po prostu wiał bardzo mocny wiatr, a po zmianie stron trzeba było się od nowa jakby do tego przyzwyczajać, bo raz się grał pod wiatr, raz się grał z wiatrem. No to się wydaje takie, że no, warunki są takie same dla wszystkich, no ale no to jest naprawdę problem, z którym na tym poziomie zawsze no jest to jednak duże wyzwanie. No Iga po prostu się oswaja z tymi warunkami. No i co też podkreślała, no Iga jak trenuje tam w Paryżu na bocznych kortach, a jednak ta specyfika tego Philippe Chartier, czyli tego dużego, głównej arena, której Iga rozgrywała oba mecze, no to jest naprawdę coś wyjątkowego. Tam się tworzą niecki, przeciągi, te ruchy powietrza się zmieniają raz z jednej strony, raz z drugiej. Jak w żużlu, trochę szybkie ścieżki, tak. Wolniejsze ścieżki. No i naprawdę to jest wyzwanie, tym bardziej, że na mączce jednak gra jest specyficzna, te wymiany są dłuższe i no trzeba po prostu na to uważać. Natomiast drugi set po raz kolejny, tak jak w przypadku tego poprzedniego meczu z Hiszpanką Buxą, no bardzo łatwy w wykonaniu Igi. Zresztą o tym rozmawialiśmy sobie podczas pierwszego seta, że no pewnie Iga drugiego to już 6-0. Tak, no to Iga jest znana z tego, że jak gra z tego typu zawodniczkami, nad którym no jednak no dominuje, jeżeli chodzi o arsenał i w ogóle możliwości, cały ten wachlarz tenisowych zagrań, no to pierwszy set często jest takim właśnie rozeznaniem, oswojeniem się z warunkami, a w drugim zawsze już dociska pedał gazu i odjeżdża. W trzeciej rundzie w sobotę Iga Świątek kontra Xin Yuang, Chinka. Rozmawialiśmy przed programem, wspominałeś, że panie już się spotkały. To nawet Iga mówiła na konferencji prasowej, bo jako seniorki nie grały ze sobą, natomiast jako juniorki poznały się dobrze i grały między innymi w półfinale juniorskiego Wimbledonu. Iga teraz właśnie przed tym spotkaniem wspominała ten mecz. To był no, praktycznie to był najtrudniejszy mecz Igi w tym juniorskim Wimbledonie, który ona wygrała. Pani oczywiście grała na trawie, ale wtedy były warunki takie specyficzne. Iga, pamiętam, jak z nią rozmawiałem o tym turnieju, to też mówiła, że w Anglii było wtedy tak gorąco, ciepło i w ogóle nie padał deszcz, że ta trawa zaczęła przypominać mączkę. Dlatego jak Igę czasami pytają, no jak to ty mówisz, że nie umiesz grać na trawie, a przecież wygrałaś Wimbledon, to Iga właśnie często przypomina, że wtedy były takie te warunki, że ta trawa w ogóle nie zachowała się jak trawa. Natomiast no wracając do meczu z Wang, no to jest zawodniczka na pewno silniejsza fizycznie od Claire Liu, taka bardziej wszechstronna, bardziej taka mocna. No Iga mówiła, że się trochę obawia tego meczu, że musi się do niego po prostu przygotować, bo co prawda się znają z tą tenisistką, ale ostatnio raz grały ze sobą jako juniorki, czyli już no parę lat temu już, no, 5 lat temu ostatni raz pewnie się spotkały, jeżeli nie dłużej. Więc no Iga po prostu musi po pierwsze zobaczyć, jak zmienił się ten tenis Claire Liu na przestrzeni tych lat, no, a po drugie oczywiście... Wang. Na przestrzeni lat, a po drugie oczywiście Tomasz Wiktorowski też udzieli jej cennych wskazówek taktycznych, które Iga po prostu będzie musiała wdrożyć już na korcie. Ale jak rozumiem, Michał, drżeć raczej nie powinien. Nie, no Iga oczywiście jest faworytką. No, Wang zajmuje, jeżeli dobrze pamiętam, 80. miejsce w rankingu. No, miała tam jakieś ciekawe,
ciekawe sukcesy, dobre wyniki. No ale Iga oczywiście będzie faworytką. No, Chinki raczej nie są znane z tego, że jakoś świetnie grają na mączce. Tam raczej preferowane są, takie bardziej popularne są korty twarde. No ale jest to ciekawa na pewno zawodniczka, której nie można lekceważyć. Iga wystąpiła ostatnio z prośbą do organizatorów o to, żeby nie grać wieczorem. Dlaczego? Tak, no... Podejrzewam, że masz po prostu podziurki w nosie tych meczów rozgrywanych późno w nocy. Co prawda, no, jednak Rzym i Madryt tam rządziły się swoimi prawami. W Madrycie to no, zawsze się gra bardzo późno. Hiszpanie mają taką kulturę, że oni tak naprawdę to w środku nocy to się rozkręcają. Potem idą do restauracji, a wstają jakoś koło południa. Natomiast no, w Rzymie to wiadomo, no, tam to wszystko dyktował deszcz. Natomiast no, w Paryżu no, Iga ma swoje rutyny. Lubi po prostu mieć ten cykl dnia taki dość regularny, uporządkowany. Natomiast ona powiedziała, jeżeli zagra w sesji wieczornej, to nie będzie problemu, że grywa już w sesji wieczornej w Roland Garros, radziła sobie dobrze. A po prostu no, jako liderka rankingu zapytali ją, te czołowe zawodniczki zawsze mogą zgłosić swoje preferencje. Iga powiedziała, że woli grać w dzień niż wieczorem. No i po prostu zobaczymy, jak organizatorzy się do tego odniosą. Podejrzewam, że prędzej czy później Iga jeszcze jednak będzie musiała w tej sesji wieczornej zagrać. No tak, czym dalej, to tym mniej meczów i pewnie większe zainteresowanie będzie. Natomiast jeszcze o jedną chciałem rzecz cię zapytać, bo po tych dwóch meczach już możemy cokolwiek o formie Igi Świątek powiedzieć. Natomiast mówi się tak, że w Wielkim Szlemie to ten drugi tydzień jest ważniejszy, a pierwszym trzeba jakoś przemknąć przez niego. Pierwszy tydzień jest na budowanie formy, na przetrwanie, na wygrywanie meczów, natomiast tą najważniejszą formę już trzeba po prostu pokazać w tym drugim tygodniu, gdzie też już rywalki będą i silniejsze, i też również ograne, i to dopiero będzie taka prawdziwa próba siły. Stałe pytanie, które zawsze ci zadaję podczas naszych programów. Co u Sabalenki i Rybakiny? Znaczy tak, no Rybakina, ja powiem szczerze, że naprawdę bardzo dobrze się prezentuje i naprawdę trzeba się jej obawiać, bo to jest zawodniczka, która gra, no, przede wszystkim imponuje nie tylko serwisem, ale też niesamowitą taką odpornością na stres. W tych meczach, które oglądałem, w dwóch pierwszych meczach Rybakiny, to były takie momenty, że ona miała jakieś takie słabsze jakieś takie elementy gry, że musiała bronić jakichś breakpointów, ale widać, że to ją zupełnie nie rusza. Zawsze ma ten potężny oręż w postaci tego pierwszego płaskiego podania, który również na wolnej mączce też po prostu się sprawdza. A Sabalenka no, na razie nie miała jakichś wielkich wyzwań. Te dwa pierwsze mecze wygra dość pewnie. Zobaczymy, jak dzisiaj sobie poradzi. Króciutko jeszcze na koniec o Hubercie Hurkaczu, bo pewnie wyjdzie na kort krótko po publikacji naszego wideo. Juan Pablo Varias, Peruwiańczyk. Co wiemy o rywalu i czy Hubert będzie faworytem? Oczywiście śmieliśmy się przed programem, że mówiąc o Hubercie faworyt, można się grubo zdziwić, ale... Tak, no, na pewno będzie ciekawie, bo w meczach Hubiego nigdy nie ma nudy. Tam zawsze emocji jest dużo. No i zobaczymy. Obaj panowie mają za sobą bardzo takie ciężkie już mecze, pięciosetowe. Hubi spędził na korcie już ponad 8 godzin. Co prawda Hubi znany jest z tego, że przygotowanie fizyczne zawsze było jego dużym atutem. No, dzięki temu też wygrał te dwa poprzednie mecze, bo po prostu jego rywale w końcówkach opadli sił. Najpierw Goffin, potem ten Griekspor. Natomiast no, ten Peruwiańczyk też jest takim bardzo, no, taki klasyczny specjalista od mączki, nie do zdarcia, wybiegany, solidny. Natomiast no, większe argumenty jednak są po stronie Hubiego, który lepiej serwuje, ma jednak te mocniejsze uderzenia. No ale zobaczymy też, czy ten wysiłek się nie skumuluje i czy Hubi jednak nie zapłaci ceny za te dwa maratony, które są już za nim. No tak, trzymamy kciuki za naszą dwójkę, za Huberta dziś, za Igę jutro. Dzięki, Michał. Dzięki. Dziękuję bardzo również wam. To był program Super Tenis. Trzymamy kciuki za Igę Świątek, za Huberta Hurkacza. Oby do finału męskiego i żeńskiego w przypadku naszych tenisistów. Przemek Ofiara, dzięki, do zobaczenia, cześć. Jeszcze się nada. Nadanie, odebranie, impost.